Cześć, witam w następnym odcineczku z Zasad Ruchu Drogowego. Dzisiaj opowiem o zakazie postoju B35. Jeśli mamy taki znak, jaki widać na nagraniu, to możemy się zatrzymać, ale nie na dłużej niż na 1 minutę. Chyba że pod znakiem jest tabliczka, która zezwala na dłuższe zatrzymanie, bądź jest po prostu informacja bezpośrednio na znaku, która mówi, w jakich godzinach możemy zatrzymać się na tą dłuższą chwilę oraz w jakie dni, bo czasami są też takie znaki, które mówią, czy możemy się zatrzymać w dni parzyste, czy nieparzyste, więc musimy zwracać uwagę na te oznaczenia. No i cóż jeszcze mogę powiedzieć? Oczywiście znacie różnicę, powinniście znać różnicę między znakiem zakaz postoju, a zakaz zatrzymywania się. Zakaz zatrzymywania się, no to w ogóle nie możemy się zatrzymać, nie możemy nawet na tą chwilkę, na tę minutkę zatrzymać się. A zakaz postoju, no to tak, teraz już wiecie, jeśli oczywiście nie wiedzieliście, bo może nie każdy rozróżnia też te znaki albo myli, a tak być nie powinno, no bo oczywiście wiecie, mandaty poszły w górę i też nie stwarzajmy jakiegoś tam zagrożenia na drodze, jeśli o to chodzi. Mam nadzieję, że taki filmik się podobał. Jeśli tak, no to oczywiście lajkujcie, piszcie komentarze. Miło by było właśnie, gdybyście zostawiali komentarze odnośnie też tych odcinków Zasad Ruchu Drogowego, co by Was interesowało, jakie kwestie poruszyć, związane może z jakimiś tablicami mało spotykanymi, czy takimi, które zazwyczaj kierowcom stwarzają problemy, bądź po prostu jakieś sytuacje na drodze, które wartałoby nagrać i powiedzieć szerzej na ten temat. Więc tak jak mówię, miło by było za takie komentarze, za takie pomysły podrzucić, żebym taki odcinek po prostu nagrał. No i subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z każdym nowym filmikiem. Więc to by było dzisiaj na tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej!